Gratuluję drużynie, bo zagrała bardzo dobry mecz. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że udało się awansować. Uważam, że jest to sukces całej polskiej piłki nożnej, naszej ekstraklasy, że drużyna z naszej ligi wychodzi z tak trudnej grupy jak nasza po konfrontacjach z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona. Wielki dzień, gramy dalej w Europie, natomiast chciałbym pochwalić całą drużynę za determinację, za konsekwencje, za to, że byli ze sobą od pierwszej do ostatniej minuty, za to, że zagrali tak, jak sobie wymarzyli i tak, jak sobie przed meczem zakładaliśmy. Wielki dzień, ale i dużo pracy przed nami, bo wiemy, że chcąc wejść na wyższy poziom, w żaden sposób nie można się w tej chwili zdrzemnąć, tylko dalej pracować. I to będziemy robić od jutrzejszego dnia. Chciałem zapytać o taką rzecz. Na przedmeczowej konferencji zarówno ty, jak i Guilherme mówiliście 1-0 w pierwszej połowie i tak kończy się mecz. Guilherme powiedział 1-0 jak wygramy, ja przyjmuję taki wynik. Perfekcyjnie zrealizowaliście ten scenariusz. Chciałem zapytać, jak dużo trzeba było wykonać pracy w środku w drużynie, żeby ją tak zmienić od tego, co zaczęło się, czyli w momencie, kiedy przejąłeś drużynę, która była na dole tabeli ligowej, która przegrywała w zasadzie wszystko, co się dało, i taka metamorfoza. Metoda małych kroków. Nauczmy się robić małe rzeczy, a będziemy robić wielkie. Czyli najpierw naucz się podawać dobrze na 10 metrów, potem na 15, na 20 i tak dalej. Ja po pierwszym meczu, który prowadziłem w Lizbonie, powiedziałem na konferencji, najpierw strzelmy gola w Lidze Mistrzów i z tego się bardzo cieszmy. Potem zdobądźmy punkt, a na końcu wygrajmy. Udało się to zrealizować. W taki sposób staraliśmy się budować zespół. Te wszystkie mecze, które graliśmy do tej pory w Lidze Mistrzów, temu służyły. Ta odważna gra nie była przypadkowa. Była po to, aby zawodnicy uwierzyli w siebie, aby wiedzieli, że można grać z nimi jak równy z równym. Dzisiaj to było zwieńczeniem tych wszystkich meczów, które graliśmy. Znowu odważnie w grze, pewność siebie w rozegraniu piłki. Natomiast dołożyliśmy do tego konsekwentną grę w defensywie. I to był klucz do dzisiejszego zwycięstwa. Każdy z zawodników, który grał, zrealizował to, co do niego należy w 100%. To nie jest tak, że jednego zawodnika można wyróżnić po tym meczu. Nie, wszyscy zasłużyli. W środkowej strefie, skrzydłowi, napastnik, czwórka obrońców, bramkarz, plus ci, którzy weszli na boisko, bo oni wnieśli też dodatkową jakość. Także ci, którzy siedzieli na ławce, bo oni cały czas na treningach doprowadzają do sytuacji, że jest rywalizacja i ci podstawowi muszą się jeszcze mocniej starać. Także wielki dla nas sukces, cieszymy się z tego i oby tak dalej, bo poprzeczkę na pewno sobie zawiesiliśmy. My chcemy wrócić do Ligi Mistrzów. Dzisiaj gramy w Lidze Europy, natomiast ta przygoda, która jest za nami, to jest fantastyczna rzecz. I chciałbym, aby polska piłka poszła do przodu poprzez Ligę Europy, poprzez właśnie tą grę w Lidze Mistrzów, abyśmy się rozwijali. Natomiast my jesteśmy spragnieni takich meczów i zrobimy wszystko teraz, co w naszej mocy, aby w Lidze wygrywać, wrócić na to miejsce, które nas zadawala i za rok powalczyć znowu o Ligę Mistrzów. Może to są w tej chwili duże słowa na pomeczowej konferencji, ale dla nas to jest ważne, dla klubu, dla wszystkich zawodników, trenerów, którzy pracują w Legii Warszawa. W coś, co się bardzo wierzy, łatwiej zrealizować. My wierzyliśmy w to. Drużyna była nastawiona na to, że będziemy mieli swoje sytuacje i my możemy otworzyć wynik. Nas nie interesowało to, czy strzelimy gola w pierwszej, w 15, w 18, w 25. Nas interesowało to, aby strzelić. To też strzelił Guilherme. Znakomita sprawa dla niego. Ja nawet tu mam na kartce zapisane, mam skład, że będzie 1-0 do przerwy, bo tak było zanotowane. I to, co zapisane, no częściej się sprawdza. Dlatego taki był plan i wiara w to, że można to zrobić. Poparta konsekwencją, to co powtarzam. Magic nie, to drużyna zrobiła. To, co sobie dzisiaj mówimy, to jest właśnie potęga drużyny, że jeden za drugiego walczy, pracuje i oby tak zawsze, aby to był przykład na kolejne spotkania, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko solidna, rzetelna praca i wiara we własną umiejętność. Był taki moment rzeczywiście, że Sporting bardzo nacisnął, zmienił trener Sportingu swoje ustawienie, wprowadził bardziej ofensywnych jeszcze zawodników. Natomiast dla mnie to też był sygnał, że będzie jeszcze więcej miejsca na ich połowie i rzeczywiście była kilka razy możliwość wyprowadzenia szybkiego kontrataku i dogrania piłki. Zabrakło niedużo, zabrakło precyzji. I ten mecz mogliśmy rozstrzygnąć wcześniej, bo mieliśmy sytuację na 2-0. Ale jest jak jest i nie ma co narzekać, broń Boże.
z takich sytuacji trzeba wyjść. To też pokazuje, jak ważna jest konsekwencja w grze defensywnej. Te wszystkie stałe fragmenty gry, które Sporting wykonywał, były bardzo groźne. Natomiast my byliśmy dzisiaj ustawieni w taki sposób, aby być zawsze przed zawodnikami Sportingu i zawsze być ułamek sekundy przed nimi. I tutaj, czy Prijović, który był na pierwszym słupku, czy też inni zawodnicy grali bardzo ofiarnie i to spowodowało to, że wybroniliśmy. Myślę, że w ogóle w całym meczu takich klarownych sytuacji stuprocentowych, no my mieliśmy trochę więcej niż Sporting. I to cieszy, że nie tylko było tak, że ta jedna sytuacja zdecydowała o naszym zwycięstwie, ale to, że mieliśmy jeszcze kilka razy możliwość podwyższenia rezultatu. Na pewno ogromne wnioski są po tych meczach w Europie. Szybkość gry, intensywność, gra na jeden kontakt, przyjęcie kierunkowe, nie w miejscu, gra do przodu, to są ułamki sekund, szybkość biegania zarówno do przodu, jak i do tyłu. Często w Polsce niestety jest różnica taka, że zawodnik na 100% biegnie do przodu, a wraca na 70%. I to jest właśnie ta różnica. W Europie trzeba grać 100% do przodu i 100% do tyłu trzeba wracać. I stąd właśnie są te później numery, jeżeli chodzi o intensywność i bieganie powyżej 24-25 km na godzinę. To jest bardzo ważne. Wiele wniosków, tak. Natomiast ja jestem zdania takiego, że mniej trzeba gadać, a więcej pracować nad tym i przekonywać zawodników do tego, co mają robić, wykonywać na boisku. My tą intensywność, którą mieliśmy w Lidze Mistrzów, chcemy przenieść na grunt polski. To będzie z korzyścią dla wszystkich, dla całej polskiej ligi, bo tylko i wyłącznie coś takiego może spowodować to, że te nasze drużyny w europejskich pucharach za jakiś czas będą grały dużo lepiej, niż było to do tej pory. Ja bym chciał, żeby Europa była nie tylko w tej chwili w Warszawie, ale żeby była w Poznaniu, w Gdańsku, w Białymstoku, we Wrocławiu, no gdziekolwiek, żebyśmy tych drużyn, które grają w fazie grupowej Ligi Mistrzów czy Ligi Europy, było jak najwięcej, bo to rozwinie nas wszystkich i do tego dążmy.